Panie trenerze, poprosimy o pomeczową opinię. Jeśli mogę prosić do mikrofonu, dziękuję. Dobry wieczór. No, wynik 2-1, mecz każdy widział. Myślę, że najlepiej będzie odpowiedzieć na pytania, bo każdy ma wyrobione zdanie na ten temat, co widział. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do pytań. Jeżeli są pytania, mikrofon jest na sali. Proszę bardzo, już mikrofon wędruje do pana. Karol Bugajski, Śląsk. Dzień dobry, dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać o tą pierwszą połowę, bo mówiliśmy po meczu z Jagiellonią, że dawno nie widzieliśmy Śląska tak zdominowanego przez rywala. W meczu rozgrywanym we Wrocławiu dzisiaj nie widzieliśmy tak dawno Śląska słabego, zdominowanego na wyjeździe, czy w ogóle w jakimkolwiek meczu. Co ma pan do powiedzenia o tej pierwszej połowie, jak ją pan ocenia i z czego te problemy wynikały, pana zdaniem? Znaczy, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do zespołu bardzo dobrze zorganizowanego, takiego, który jest budowany od dłuższego czasu, w którym jest dużo powtarzalności i to dzisiaj Pogoń potwierdziła na boisku. Nasza taktyka na to spotkanie była taka, żeby dać przez pierwsze 20-25 minut drużynie Pogoni Szczecin grać. Byliśmy ustawieni w niskim pressingu albo w wysokim, unikaliśmy obrony średniej. Stąd też takie złudzenie, być może optyczne, mimo tego, że Pogoń była w ataku, ale nie stworzyła sobie zbyt dużo sytuacji do tego, aby strzelić gola. Z każdą minutą, kiedy męczyliśmy zamykaniem linii podania w środkowej strefie boiska drużynę Pogoni, było coraz więcej strat i końcówka pierwszej połowy już była zdecydowanie lepsza po stronie Śląska-Wrocław, który wyprowadził 2-3 niebezpieczne kontry, po których raz Petr Schwarz uderzył piłkę w poprzeczkę, także taki był plan na to spotkanie, aby oddać trochę inicjatywę. Byliśmy do tej pory drużyną, która w meczach chce dominować, natomiast taktyka była taka spowodowana różnymi zależnościami. W drugiej części meczu gol stracony, za chwilę gol strzelony po bardzo dobrej akcji. I też nic wielkiego. Pogoń nam nie była w stanie zagrodzić bramce, bo drużyna broniła dobrze. Za daleko od siebie w sytuacji takiej, kiedy Matus Putnocki wybija piłkę niedokładnie. Rekontra, faza przejściowa spowodowała to, że straciliśmy gola. Potem zabrakło jakości, potem zabrakło tego, aby w meczu takim jak dzisiaj w Szczecinie strzelić drugiego gola. Ten mecz był do zremisowania. I to też sobie trzeba powiedzieć z przebiegu spotkania, patrząc po sytuację Pogoni. Natomiast Pogoń była drużyną, która grała swoją piłkę powtarzalną. To, co powiedziałem, jest dobrze poukładana, dobrze gra. Mógł być remis, ale patrząc na to, takie optyczne złudzenie, można powiedzieć, że wygrała zasłużenie. Bo pojawił się Matusz Putnocki w miejsce Michała Szromnika. Co spowodowało tę decyzję? Jak rozumiem, duża liczba bramek straconych ostatnio, ale dzisiaj znowu dwie. No i przy tej drugiej Matusza chyba znowu można winić. Jak pan to ocenia? Przede wszystkim za wybicie piłki, bo to była nasza piłka, mając ją w rękach, a za chwilę tracimy gola. Złe wybicie, nie wybicie za linię obrony, tylko do przeciwnika, spowodowało to, że drużyna nasza, będąc w fazie budowania, była rozwalona, że tak powiem, na całym boisku i Pogoń to wykorzystała. Za daleko od siebie byliśmy w tej sytuacji i Pogoń strzeliła gola. Odnośnie gry Matusa, trzeba powiedzieć, że był pewnym naszym punktem. W pierwszej połowie wybronił jedną znakomitą akcję, w drugiej był też cały czas na posterunku. Te gole nie były spowodowane brakiem czy słabą grą defensywną całego zespołu, tylko po raz kolejny indywidualnymi błędami, nad którymi pracujemy. Chcemy się rozwijać. To jest coś, co cały czas powtarzamy w drużynie i dalej będziemy tak robić. Natomiast oczywiście ostatnie wyniki, które są, porażki, nie budują mentalnie zespołu, dlatego to jest teraz ważny moment, aby wrócić do tej pewności siebie, która jest kluczem do tego, aby osiągać dobre wyniki. Łukasz Bejger zagrał dzisiaj w miejsce Szymona Lewkota. Jak pan ocenia jego grę? Czy tego należy się spodziewać w kolejnych spotkaniach? Czy dzisiaj chciał pan dać jakiś impuls drużynie, ale porażkę to może będzie powrót do tego, co wcześniej? No po raz kolejny. No to są sytuacje takie, gdzie zawodnicy między sobą rywalizują. Druga sprawa, Łukasz Bejger jest młodzieżowcem. Po tym, jak wypadł Mateusz Praszeli, który nie trenował w ogóle zespołem po brutalnym faulu w meczu z Jagiellonią. Często jest tak, że trenerzy muszą szukać różnych rozwiązań, nie mając gotowych zawodników jeden do jednego na daną pozycję. I tak też dzisiaj było. Kto zagra ze Stalą Mielec, dzisiaj jest za wcześnie.
Ja też nie chcę po meczu od razu oceniać zawodników, bo to też nie na tym polega, będąc bezpośrednio po meczu. To jest też często złudzenie, siedząc i obserwując na trybunach, jak dany zawodnik grał. Każdy z nich ma swoje zadania do wykonania. Nie zawsze o tych zadaniach wiedzą dziennikarze, kibice. Stąd też rozliczymy każdego zawodnika z zadań, jakie dostał na boisku. Jeżeli uznamy, że Łukasz wywiązał się z tych zadań po analizie w 100%, to powiem. Adriana Łyszczorze chciałem spytać, jeśli mogę jeszcze na koniec. Wydawało nam się, że to ten piłkarz zyskał w Pana oczach dużo ostatnimi meczami, że dzisiaj pojawi się w wyjściowej 11 w miejsce Roberta Picha, którego nie było, ale zastąpił go Waldemar Sobota. Dlaczego Sobota, a nie Łyszczorz, a szczególnie dlaczego nie Łyszczorz po tych dwóch ostatnich udanych meczach? Dziękuję. Znaczy jesteśmy my na treningach i obserwujemy zawodników. Adrian jest cały czas budowany, jeżeli chodzi o swoją pozycję. Adrian nigdy nie miał takich statystyk i tylu liczby minut w Śląsku Wrocław, jak teraz za naszej kadencji. I cały czas ma się rozwijać, cały czas ma pracować, cały czas ma potwierdzać. Czasami sytuacja dla zawodnika być może niezrozumiała jest, nie wychodząc w podstawowym składzie, natomiast liczy się tu przede wszystkim dobro drużyny, jego rozwój i to, aby w przyszłości mógł być czołowym zawodnikiem tego klubu. Dostaje minut coraz więcej. I to jest fakt. Dzisiaj wszedł na ostatnie chwile, znaczy nie ostatnie chwile, tylko w połowie drugiej połowy. Chcieliśmy przede wszystkim tutaj tą zmianą jeszcze ożywić grę naszych dwóch dziesiątek. Tym bardziej, że Rafał Makowski, strzelec gola, miał żółtą kartkę i takie niebezpieczne zagranie w środkowej strefie boiska, które nie zakończyło się upomnieniem sędziego, ale był narażony na kolejny taki delikatny atak na przeciwnika, na to sobie nie mogliśmy pozwolić i stąd taka zmiana. Ma być gotowy, tak jak każdy inny. Dzisiaj wiemy, że w meczu ze Stalą Mielec wyjdzie inna jedenastka niż dziś. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenera? Nie widzę. W takim razie dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję. Nie ma.